Nadeszła jesień, troszkę cieplej już się ubieramy. Czasami zbieramy kasztany albo kolorowe liście. A nas odwiedzi dzisiaj niedźwiedź Benjamin. Benjamin jest pluszowym, troskliwym niedźwiedziem. Jest tatą dużej niedźwiedziej rodziny. Zrobię dzisiaj wywiad z niedźwiedziem Benjaminem, który ponoć jest troskliwym niedźwiedziem. Benjaminie, co to znaczy, że jesteś troskliwy? To znaczy, że staram się zauważyć, jakie są potrzeby innych niedźwiedzi, a potem im pomóc. Aha! A jakie to są potrzeby? Kiedyś myślałem, że to tylko jedzenie. Rybka albo miodek. Teraz widzę, że niedźwiedzie mają także inne potrzeby. Czasem potrzebują, abym okazał im zrozumienie, gdy są smutne. Innym razem, abym spędził z nimi czas, pośmiał się i pobawił. Benjaminie, mi jest bardzo miło, że spędzasz ze mną czas. Przyniosłam dziś flet. Chcesz posłuchać? Oczywiście. Jesteś dla mnie ważna i chciałbym posłuchać, jak grasz. Dziękuję, że chciałeś spędzić ze mną czas. Chyba często potrzebujemy po prostu szczerego zainteresowania albo rozmowy. Tak! Staram się poznać inne osoby, zauważyć je, wyczuć, zadać dobre pytanie i usłyszeć. Ważne jest dobre porozumiewanie się. A czasem niedźwiedzie potrzebują też ciszy.